Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, któż jak Bóg. Wpatrujemy się z uwagą w figurę świętego Michała Archanioła i z tyłu widzimy skrzydła. Ktoś kiedyś zapytał, widziałeś kiedyś anioła ze skrzydłami? Nie widziałem. A czy ty widziałeś bez skrzydeł? Też nie widziałem. Aniołowie są czystymi duchami, ale kiedy się objawiają, mają jakieś wizerunki, które można potem utrwalić w rzeźbie, w kamieniu albo na płótnie. I stąd też wizerunek skrzydeł. Klasyczną wizją anioła ze skrzydłami, a raczej aniołów, jest szósty rozdział Księgi proroka Izajasza, kiedy on widzi serafinów, a ci mają trzy pary skrzydeł. Jedną parą zasłaniają twarz, drugą zasłaniają nogi i dolną część ciała, a trzeciej pary używają do latania. Co oznacza ta wizja? Są ciekawe interpretacje tego, co przeżył Izajasz. Jedna z nich mówi o tym, że trzeba zachować właściwe proporcje. To, że aniołowie zasłaniają twarz, oznacza, że przeżywają swoją niegodność stania przed Bożym obliczem. To, że zasłaniają dolną część ciała, świadczy o tym, że mają poczucie wstydu, a to, że latają, świadczy o tym, że są aktywne, działają. I tak samo ma być w naszym życiu. Wszystko jest potrzebne. Stanie przed Bogiem, poczucie własnej niemocy, grzeszności, bycie uniżonym, można powiedzieć zawstydzonym, a z drugiej strony działanie. Czyli mimo, że jesteśmy słabi, to Pan Bóg nas potrzebuje i dlatego używamy tych orlich skrzydeł naszego ducha. Inne wyjaśnienie tej wizji to między innymi takie, że aniołowie, ponieważ stoją przed obliczem Boga, to nie mogą tego znieść tak dosłownie, dlatego zasłaniają twarz. A dlaczego zasłaniają nogi? Bo odbijają także ten Boży majestat i nawet to odbicie może na ludzi działać paraliżująco. Dlatego potrzeba takiej osłony. I my widzimy Pana Boga właśnie przez to, że On jakby siebie osłania, bo jakby Jego majestat się objawił, byśmy padli na kolana albo położyli się krzyżem, bo to na człowieka działa w taki sposób, że człowiek czuje swoją niegodność. Jedyną postawą, którą chce przyjąć, to jest uniżenie i oddawanie chwały, ale wiemy, że jesteśmy także powołani do działania. I o tym mówią nam te skrzydła. Po co samolot ma skrzydła? Po to, żeby ładnie wyglądać? Nie, po to, żeby ich używać i się przemieszczać bardzo szybko. Z Polski do Australii, z Australii do Azji, z Azji do Stanów Zjednoczonych. Po co ptaki mają skrzydła? Aby mogły odlecieć do ciepłych krajów i wrócić. Posiadanie skrzydeł oznacza, że są do czegoś potrzebne. Nam ludziom są niepotrzebne, bo inaczej Pan Bóg by je umieścił w tylnej części naszego ciała, czyli w naszych plecach. I skrzydła aniołów wyobrażają to, że one są w nieustannym ruchu, że są posłani, posłani do nas. I jak mówi Ewangelia świętego Jana, wstępują i zstępują. W Starym Testamencie jest to wizja Jakubowa, gdzie jest umieszczona drabina. I Jakub widzi, jak aniołowie wchodzą po drabinie i schodzą po drabinie. Tutaj już nie ma drabiny, jest niepotrzebna, bo są skrzydła. Skoro są skrzydła, to niepotrzebna jest drabina. To jest symbol wstawiennictwa. Kiedy patrzymy na te skrzydła świętego Michała, on nam przypomina, że przybywa z innego świata, przynosi błogosławieństwo, a zarazem chce zabrać nasze prośby tam do góry,
ale także i nam przypomina, że mamy orle skrzydła w tym znaczeniu, że jesteśmy w stanie wznieść się ponad to, co ludzkie, przeciętne, ziemskie, światowe, że łaska Boża nas uzdalnia do wysokich lotów, do lotów ku świętości. Niech te skrzydła przypominają nam o naszym niezwykłym powołaniu. Święty Michale, dziękujemy, że jesteś posłany, że przypominasz nam o tym, abyśmy i my podnosili nasze serca ku Bogu. Daj nam wrażliwe sumienia, daj nam życie pokorne, pełne uniżenia i wspieraj nas w naszej aktywności na Bożą chwałę i ku pożytkowi dusz. Amen. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg? Do zobaczenia następnym razem.